ścieżce do hostelu naszego, do guesthouse'a. Jak to się nazywa? Ten? Jak się nazywa? Bentien? Nie, ta miejscowość. Tien Bien Phu. Że się dostali autobusem tutaj różnym lokalnym, zaoszczędzone. Ale pan coś nie chce wstawać. Halo? Halo? Sinciał? Palone było. Siema. Tylko powiem tak. Jesteśmy teraz w takiej miejscowości przygranicznej. To jest Dien Bien, nie? Dien Bien. To nie Dien Bien Phu. Opuściliśmy Dien Bien Phu rano i postanowiliśmy się na stopa wybrać. No, był to w sumie trochę błąd, bo lało, po prostu laje non-stop. Wszystko przemokło. I tutaj nie są ludzie zbytnio, też wiecie co z tym, zaznajomieni. Z tym, że ktoś po prostu łapie stopa, że ktoś coś podróżować chce za friko, za darmo. I nam się zatrzymał jeden koleś. No i sobie zażyczył, nie? Tam $2 chyba, nie Paweł? Czy 3, za bardzo krótki dystans, już nie pamiętam jaki. I się próbowaliśmy z tego trochę wymigać, jakoś wywinąć. Wyskoczyliśmy ogólnie. Wyskoczyliśmy gdzieś tam w trakcie i tyle na naszej podróży. I wylądowaliśmy tylko w tym miasteczku następnym. Nie udało nam się dojechać do granicy, bo żeśmy się po prostu, no, nie ogarnęli rano. Z takich małych miejscowości autobusy nie krążą tak często jak większych. No jest jeden autobus tylko do Laosu dziennie o 6 rano. Jakby ktoś był zainteresowany tym właśnie przejściem granicznym w Dien Bien Phu, tam przy Dien Bien Phu, no, to my tak właśnie na przypale, nie? Jak zwykle wszystko robimy i czasem nie planujemy, bo czasem się zamulimy i w sumie to tak, wylądowaliśmy tu w tym miasteczku, no i tutaj się okazało, że na Bookingu nie było żadnego miejsca do spania, no nie? Nie pokazywało, nic się nie wyświetlało. No i trzeba było w sumie coś posłużyć się translatorem offline, warto sobie ściągnąć, słuchajcie, też i poszukaliśmy na pałę miejsca do spania i znaleźliśmy, bo tu nic nie jest oznaczone. Znaleźliśmy, nie wiem czy to jest hotel, czy hostel, czy guest house, czy homestay, nieważne, bo poprosili o 200, tak? 200 za dwie osoby, 200 tysięcy za, czyli trochę taniej niż tam w tym większym miasteczku, nie? Jakieś 8 dolarów. Jakieś 8 dolców na dwie osoby, ale fajnie, że w ogóle to znaleźliśmy, bo się już ciepło zrobiło i przeszliśmy też całą tą wioseczkę, żeby znaleźć coś do jedzenia i też ciężko, nie? Nie ma tak, że bułeczki stoją co chwilę gdzieś, ten bami, czy nie kuszą właśnie zapachem, także myśmy dotarli do takiej sali, zobaczcie. To sala jest tak jak weselna i tutaj bez kitu się odbywają wesela. I poszliśmy do babki tam na zaplecze na kuchnię i mówimy, że no, jesteśmy głodni i tyle co ja powiedziałam, to Toiko de an du, nawet bez tego akcentu i bez tych tonów i niby zrozumieli, że po prostu, że chcę zjeść, nie? Chcę jeść ryż, tyle. No i wybraliśmy sobie pan. Wybraliśmy co chcieliśmy. Tam zaplecza, no i to dostaliśmy. Dostaliśmy pół ryby. Ulubione, czyli Pawełka mięsko, czyli ten pork, świnka. Dostaliśmy jakieś zielsko do tego. Dużo mięty, świeżej, fajnej. Ryż, kopiec ryżu. To zalewasz sobie takim wywarkiem i jest uczta, nie? Miejsce jest o tyle ciekawe, jeszcze chciałabym pokazać wam, że tam, nie wiem czy będzie widać, to pan się bawi w rzeźnika. Czyli tutaj, gdzie spożywasz sobie jedzenie, to po prostu jest masakra, no takim, jak to się nazywa, Paweł? Do cięcia. Tasakiem. Tasakiem takim wielkim, napierdziela takie kawały wielkie mięsa, nie? Po prostu oni na części rozdrabniają te mięso wielkie, nie? Czy podoba to świniak, z tego co widziałam. I noszą te do zamrażarki tam te kawałki, no. Także no, nie no, krew nie... Nie jest, bo stygnie. No już ja miałam, właśnie mnie pogania. No jest to trochę takie szokujące dla ludzi z tam z zachodu, nie? Może być. No ale to jest Wietnam. Już po całym miesiącu spędzonym nas raczej nic nie przyjeździli, nie? Nie szokuje. Ale może was zaszokuje. W ogóle spod kraj. No, dobra, na razie. Chyba widzimy się jutro w Laosie.
Lia Hai. Bye bye. Lia Hai. Vietnamese. Tạm biệt. Vietnamese. Tạm biệt. Tạm biệt. Goodbye. Translate to Vietnamese. Tạm biệt. Tạm biệt. Okay.